Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, a to kolejny odcinek z Cywilizacji 6. Oczywiście gramy naszymi pięknymi, wspaniałymi Węgrami, no i rozwijamy się moim zdaniem całkiem dobrze, chociaż wiadomo, mogłoby być lepiej, ja bym troszeczkę lepiej ogarnął sam początek, ponieważ na przykład mogłem zrobić miasto gdzieś na tych cytrusach, dzięki czemu bym miał naprawdę duże bonusy do produkcji tutaj dookoła tej rzeki. No ale nie ogarnąłem, więc jakoś trzeba za to wszystko teraz płacić. Tak samo tutaj miejsce było piękne, poparcie się, kurde. Jakbym teraz zaczynał od nowa Węgrami, to bym miał dużo większą wiedzę i bym całkiem inaczej to rozegrał, ale mniejsza o to. Założyliśmy ostatnio Peszt, no i dzisiaj też założymy nowe miasto w tym właśnie miejscu, dzięki czemu będziemy mieć fajne miejsca do świątyni, tutaj do kampusu, gdzieś niedaleko do świątynnej, no i oczywiście też do różnych innych rzeczy. Co ja bym chciał robić tym budowniczym, który ma 4 rozbudowania? Myślę, że podejdę tutaj na pszenicę, podejdę na pszenicę, chociaż wiecie co? Najpierw podejdę sobie tutaj kopalnię, ponieważ mało, że kopalnia da mi produkcję, to jeszcze doda produkcję do tutaj dzielnicy przemysłowej. A potem najwyżej skoczymy na dół, ulepszymy tutaj pszenicę, która jest w władaniu naszej, tak, jest w władaniu Pesztu. Mam nadzieję, że niedługo też i tą pszenicę zdobędziemy, wtedy zrobimy tutaj pszenicę, tu pszenicę i na przykład tutaj, czy też tu i będziemy mieć potem bonus feudalizmu. W sumie potrzeba nam jeszcze jedną farmę właśnie do zbudowania, dlatego też zaraz to zrobię. W sumie mógłbym wysłać tego budowniczego w tą stronę, żeby to zrobił. Wy na dole chrońcie, jeszcze raz chrońcie moich osadników, którzy powoli zmierzają w stronę właśnie miejsca, gdzie zbuduję nowe miasto. A co bym chciał zbudować w budzie? Kampus. Tylko tyle, że kampus zbuduję dopiero tutaj, kiedy to pole się złapie do naszego, a się przejdzie pod władanie naszego miasta, to wtedy myślę, że tutaj będzie to bardzo dobre miejsce na zbudowanie właśnie kampusu. Więc w międzyczasie mógłbym zbudować co? Mamy obszarów mieszkalnych 13 na 13, więc taka dzielnica z akweduktem, która da nam 2 obszary mieszkalne. Tak, myślę, że to zrobię i no jedyne dobre miejsce to będzie tutaj, bo tutaj tutaj dostaję 3 produkcji, mogę jeszcze tutaj zbudować tartak, to bym jeszcze więcej dostawał, ale zawsze tutaj też mam ten bonus produkcji, jeśli chciałbym coś tutaj zbudować, jakiś cud czy coś w tym stylu, więc jak na razie zbudujmy tutaj akwedukt, to są tylko 3 tury, a dzięki temu będziemy mogli mieć więcej mieszkańców w naszym pięknym mieście. Świątynia Minakshi została zbudowana, więc niestety już jej nie zdobędziemy, ale jakoś damy radę. Ile potrzeba nam jeszcze wiary do apostoła, ponieważ apostoła chciałbym teraz kupić. Jeszcze nam brakuje kilkadziesiąt, dlatego też poczekamy. Chociaż widać, że tutaj już misjonarz Sławia podchodzi po nas. Mamy tę zakończoną astronawigację, dzięki czemu będziemy mogli w Ostrzychomie zbudować dzielnicę portową, która... No co pamiętam, budynki w dzielnicy portowej któreś dają chyba też obszar. O właśnie, patrzcie, Latarnia Morska daje obszary mieszkalne, a właśnie tutaj potrzebujemy tak samo obszarów mieszkalnych. Dobra, jaka kolejna nauka? Mógłbym, tak, obróbka żelazem, budownictwo, taktykę wojskową, przyporę. Mogę też strzemiona, żeby rycerzy mieć, inżynierię wojskową, żeby saletrę odkryć. Albo mogę już od razu pójść w renesans i na przykład zbudować bankowość, więcej złota, wielkie Zimbabwe. Albo w pałac Potala, ponieważ on daje, to jest bardzo fajny cud, jedno miejsce na doktrynę dyplomatyczną. To jest bardzo fajne, przydałoby się. Bo zawsze te doktryny dyplomatyczne, no byśmy mogli na przykład dołożyć sobie, że co? Miasto lojalność. Albo pierwszy emisarz daje drugiego. No, na razie możemy takie same mamy, ale to w przyszłości by na pewno się zmieniło, w przyszłości jakieś dobre tam... Pamiętam, jak grałem Koreo, to naprawdę były bardzo, bardzo fajne. Dodatkowe złoto i takie inne rzeczy. Dobra, więc... ale wiecie co? Ta saletra może się bardzo przydać, więc chodźmy właśnie w saletę na razie. A w międzyczasie krok w bok. I robimy zaraz miasto. Tu podejdziemy, żeby chronić w razie czego, jakby podeszli ci barbarzyńcy. Wy mieliście robić farmę. Wy oczywiście tutaj za chwilę zrobicie kopalnię, a ja zrobię turę. Ponieważ kolejna tura właśnie mija. No i myślę też, że trzeba powoli pomyśleć. Nad rozwaleniem tego obozu barbarzyńców, co doda nam oczywiście dodatkowe punkty, bo widzicie, chyba wejdziemy w ciemny wiek. Chyba ze złotej ery w ciemny wiek wejdziemy. No ale nic, ale może przynajmniej potem zrobimy heroiczną erę. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra.
Mamy nowe miasto Szeged. I jak widzicie, kampus tu będzie mieć plus 3, nie, plus 4 nawet. Plus 4 tutaj, plus 3 byśmy mogli mieć tutaj. Tu też będzie plus 4, ale tutaj kampus będzie z tego miasta, z Pesztu. No, myślę, że ten kamień wywalę, a po prostu spróbuję tutaj miasto, kampus, tylko że to nie teraz na pewno, nie zacznę od kampusu, na przykład zacznę od... No myślę, że tutaj dodatkowa żywność się bardzo nam przyda na początku. Młyn wodny też by był fajny. To dodam i produkcję, i jeszcze dodatkowa żywność z ryżu, jak go wykorzystamy. Ale spichlerz będzie się szybciej budował i obszary mieszkalne też nam się przydadzą, więc zróbmy sobie na początku spichlerz. I zobaczymy, jak to potem dalej pójdzie. Wy tutaj fortyfikacja i brońcie ile możecie. No i co? Idzie całkiem nieźle. W ogóle czemu mamy wrogę z nią? Pani, przecież my się lubimy. Nie no, hajsu na ciebie nie będę wydawał. Złóż propozycję. Mogę ci sprzedać trochę koni. Albo patrz, na ci podarunek ci wyślę. Może to dzięki temu poprawi nasze relacje. Widzę, że ona jednak jednak nas nie lubi. A ten gościu? Złóż propozycję. Czy masz coś fajnego dla mnie? Nie masz nic fajnego dla mnie. Nic ci też nie sprzedam. Złota naturę nie. To dużo miast. Właśnie, oni mają dużo, bardzo dużo miast. Ja muszę więcej miast budować i tyle. Podejdźmy trochę bliżej. Na razie wyleczymy się. Tymi też się wyleczymy. Za chwilę będziemy dopiero atakować. I lecimy. To oczywiście farma, dzięki czemu pech będzie dużo szybciej działał. I mamy też inspirację. To jest, tak, inspirację na feudalizmie, dzięki czemu właśnie skończyliśmy feudalizm. I też mamy eurekę na strzemionach, co jest bardzo fajne, bo strzemiona tutaj w razie czego bym mógł szybko w rycerzy pójść. Ale ja, jak już mówiłem, idę w inżynierię wojskową jak na razie, to prawda, na początku muszę budownictwo zbudować. Mamy nowe ustroje, w ogóle co dostaliśmy? Umowa feudalna, plus 50 do produkcji jednostek walczących w zwarciu, zwalczających kawalerię, dobra, na razie to mi niepotrzebne jest poddaństwo. Nowo wyszkolenie budownicze otrzymują dwa dodatkowe akcje budowy. No i to bym bardzo chciał. To bym bardzo chciał. I to moim zdaniem się mi w tym momencie bardziej przyda niż nawet takie planowanie miast, które daje mi plus jeden produkcji w miastach. Bo jednak nowo wyszkoleni budowniczy z dwa więcej rozwinięcia mi się bardzo przydał, bo taki jeden budowniczy prawdopodobnie nowe miasto całe obskoczy, więc zróbmy sobie to. No i zdałoby się jakiegoś budowniczego wyszkolić, tylko tyle, że żeby to zrobić, no to musimy mieć właśnie... wolne miasto z produkcją. Myślę, że Buda, jak tylko akwedukt zbuduje, to albo zrobimy tam warsztat, albo właśnie budowniczego. Widzę, że Rosja w ogóle robi atak, jeśli chodzi o apostołów, misjonarzy i tak dalej. Będzie nas próbowali prawdopodobnie spychać, a ja w tym czasie zarządzam obywatelami. Nie. Chciałem zakupić apostoła. Chcę zakupić apostoła, bo chciałem rozwinąć naszą religię. Dobra, wy podejdźcie do przodu. Zawsze będziecie dawać jakiś tam bonus flankowania. Za idealny teren, a my mamy za oskrzydlenie plus 2. Okej. Oni mają lepsze tereny, no ale co z tego? No tu niestety nie zaatakujemy. Obrona. No i możemy warsztat w 4 tury zdobyć. Ej, w ogóle naprawdę, jeśli chodzi o produkcję w tym mieście, to moim zdaniem bardzo poszliśmy do przodu. Na przykład taki kampus w 3 tury się zrobi, dzielnica wyskoła w 3 tury. Moglibyśmy też Petrę zrobić, ale to w sumie Petra nam aż tak tutaj dużo nie da. A to znaczy, no trochę by dała. No bo to jednak plus 2 do żywności, plus 1-2 do złota, 1 do produkcji na wszystkich polach z pustynią. Tyle, że jak zbuduję tu lub tu lub tu, to potem to będą nasz praktycznie nasze wszystkie pola z pustynią, bo jeszcze mamy tu, ale tutaj nie możemy, więc byśmy mieli takie 3 pola, więc to się chyba nie za bardzo nie opłaca. Już bardziej Machu Picchu bym zrobił. 4 do złota zawsze spoko. Ale mam też złe rozłożenie biznesowej w takim razie, bo wiecie, Machu Picchu daje do biznesowej, kulturowej i przemysłowej. Więc no nic by mi to nie dało. Dobra, a zróbmy sobie budowniczych. To jest, o kurde, jedna tura? A czemu tylko jedna tura, jak to mam 31, dostaję 31 produkcji, a budowniczego w jedną turę robię, chociaż koszt jest 54. Nie mam pojęcia, ale w sumie to nie będę się tym przejmował. Ważne, że dostaję tyle produkcji, czy cokolwiek, nie wiem, za darmo. Dobra, czyli ten budowniczy pójdzie w dół, więc z nim mogę złapać cytrusy. Zawsze to pójdzie na trade, czy coś w tym stylu. Dobra. I co, nasza natura, bo już 9 minut, kurde. O, patrzcie, ej, Rosja naprawdę mocno nas atakuje. Chyba powoli będę musiał zacząć wprowadzać swój plan w życie. Bo mam pewien plan co do Rosji, ale... Co z tego wyjdzie? Ja nie mam pojęcia. Dobra. Myślę, że tutaj na to żelazo podejdę. Czekajcie, akwedukt mam zbudowany, to czemu mi tutaj nie zrobiło inspiracji? A
A to nie, bo to dzielnica akweduktem, a akwedukt jest czym innym chyba. No dobra, nic. Niestety się nie uda to zrobić. Dobra, podejdźmy się. Rozwalmy, zawsze to dodatkowe punkty do epoki, plus 3. Mamy już 55 na 63, wymagająca zwykły wiek. I jeszcze nam brakuje niestety. Mamy też, możemy awansować, apostoł może awansować, ale apostoła użyliśmy do zrobienia wierzenia. Tylko czekajcie, teraz tak, tutaj tu bym mógł co zrobić? Warsztat, dzielnicę wojskową, kampus, czekam aż się na to pole złapie. Kolejnych budowniczych, dwie tury tym razem. O, czyli to tak jak się natura była, nie wiem jak to działało, ale mniejsza o to, dwie tury teraz. A tutaj, tu chyba coś możemy w kampusie? Uniwersytet. To jest 12 tur aż. Młyn wody na szybko, żeby zwiększyć produkcję, ale mam mało obszarów mieszkalnych. Obszary, dobra, tu mam pałac. Pałac rządowy. Cudów chyba nie. Z chęcią zwiększyłbym tutaj produkcję, czy to budując... budując tutaj farmy na przykład w tych trzech miejscach, byłoby fajne farmy wybudować, albo po prostu zrobimy sobie dzielnicę przemysłową. Dwa punkty w tym miejscu, tylko że to jest las, który bym w sensie usunął po prostu wcześniej, więc może budowniczych, terytury, dobra, zróbmy budowniczych, no i wierzenie. I jakie wierzenie ja bym chciał? To jest... Święty Zakon jest fajny dla mnie przynajmniej, czym moim zdaniem, bo to są misjonarze i apostołowie kosztują o 30% mniej, to jest moim zdaniem fajne. Ale tak samo pismo, bo wtedy presja rozszerzania się religii ze sąsiadującego miasta jest o 25% wyższa. Po wynalezieniu druku premia zwiększa się do 50%. To jest taki pasywny rozrost mojej religii na pobliskie miasta, to byłoby bardzo fajne. Te wszystkie budynki też byłyby fajne, ale to myślę, że dopiero w ostatnim wierzeniu zrobię. A teraz... Tak naprawdę się zastanawiam nad Świętym Zakonem albo nad Pismem. I jako, że ja tej wiary aż tak dużo nie mam naturę, to w sumie to i to było fajne, bo tutaj bym mógł taniej kupować jednostki, a tutaj po prostu mniej muszę jednostek kupować, bo moje miasta po prostu robią nacisk duży. Zróbmy presję. Zróbmy presję, zagramy pod presję, zobaczymy jak to będzie. Znaczy presję, może pismo. Dobra, to co? Chyba tura. Tutaj kampus za dwie tury zrobimy. Ej, nie podoba mi się to, ile tutaj właśnie... Ej, wycofali się, bardzo dobrze. Co nam dać? Otwarte granice. Słuchaj, gościu, ja... bym chciał... Futra ci mogę sprzedać, tylko że ja chcę więcej tego. Nie no, dzień, nie będę ci dał złota. Halo. Nie dam ci tego. 8 zł ci mogę dać, ale naturę ci nie dam. Dyplomatyczne względy. Dobra, czyli nie chcesz mi dać. 12 dasz. No dobra, i tak tych listów nie używam do niczego, a może dzięki temu płoszący sadocho... Słuchaj, o, rozpocznij głosowanie. Ej, to dobrze, że kupiłem punkty. Nowe dzielnice wybudowane przez tego gracza działają jak bomby kulturowe. O, kurde, to jest dobre. To jest mega dobre. Ja bym to chciał. Ej, to też jest dobre. Kurde, to i to bym chciał. Ja mam najwięcej z tego, co widzę, punktów. Ej, oni mają bardzo mało punktów. Chyba, że ci tych trzech, których nie widzę, mają jeszcze więcej. Ale zróbmy tak. Bomba kulturowa przydałaby się. Więc zróbmy sobie na Macieja Korwina i dajmy tutaj max punktów. 5 głosów na mnie. I tutaj wezmę sobie szlak do miasta. Ja mam kulturowe obok siebie, więc weźmy do kulturowego. I nie wydam punktów więcej. Myślę, że tak zagłosujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Halo, halo, halo. I tak, udało nam się zdobyć pierwsze, czyli Maciej Korwin dostaje... Znaczy tak, wybrany cel Maciej Korwin, nowe dzielnice wybudowane przez tego gracza. Czyli teraz, jak zbuduję tutaj kampus, to wszystkie te dookoła dostanę dla siebie? Mam nadzieję, że to tak działa. Bo pamiętam, że Polską, jak kiedyś robiłem, miałem serię, tam grałem, to tam właśnie była taka bomba kulturowa. I to chyba właśnie zabierało dookoła jednostki, czy coś w tym stylu. Dobra, chodźmy, wracajmy, znaczy się właśnie, wracajmy na nasze tereny. W ogóle to miasto cały czas chyba zaraz rebelię zrobi. I widzę, że się w ogóle wycofała Rosja stąd. W sumie nie mam pojęcia dlaczego, ale no nie będę narzekał, bo dla mnie to dobrze. O, tutaj też cytrusów nie... Ja w ogóle tylko jedne cytrusy miałem. To jest zgarnięte.
Kurde, myślałem, że mam więcej. Mam szlak handlowy wolny, więc zróbmy sobie kupmy sobie kupca w budzie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ej, dobra, wracają posłowie. Widzę, że tam po prostu się bili chyba z kimś na górze i tyle. Rozpocznij głosowanie. Co to za głosowanie? No i... Jeśli nie połączymy się, wkrótce podzielimy los tego miasta. A co on podbił? Nie wiem, a to jest mój ziomek, to ja go zostawię. Okej, okay, mogę do naszego tutaj sojusznika robić, ale to wtedy sobie buddyzmu dodam więcej. A ja nie chcę. Ja bym chciał, żeby na przykład w Peszt zostało więcej, albo może tu do Szegedu. Nie no, chcę na początku tutaj drogę. To będzie krótki szlak handlowy, więc najwyżej zrobimy potem inny. Więc zróbmy sobie tak ten. Rozpocznij. Super, mnie to cieszy. Mamy kolejnych budowniczych? No, bo tu mamy jednych. On tutaj zbuduje coś. Ty gdzie możesz zbudować? Możesz iść na północ. Chociaż tutaj też będę miał budowniczych. W ogóle wszędzie budowniczych robię. Teraz będzie naprawdę wielka produkcja wszystkiego. Tartaku jeszcze nie mogę robić, tak to bym tu z chęcią zrobił. Mogę na razie na tym wzgórzu zrobić kopalni po prostu. Dobra. Dodatkowe złoto kultura. To mnie cieszy. Tutaj czuwanie dalej. Czuwanie. Mamy... Ej! Zadziała jak bomba? Ale zdobyło chyba tylko te dwa pola? I to chyba pole, nie zdobyła tego i tego. Dobra, nie wiem jak do końca to zadziałało, ale mniejsza o to. Co bym mógł tu zrobić? Dzielnica portowa, tu, o której mówiłem, tylko że tutaj potrzebuje trochę złota, więc no niestety... które pole się... Okej, okay, to się pole rozwija, więc... Tu chyba będę mógł zrobić fajną dzielnicę portową. Poczekamy tutaj. Za to tutaj mógłbym zrobić szybki cud jakiś. Ej, ten uniwersytet jest zarąbisty. To jest 13 tur. Ale ja potrzebuję kampusu, a kampus będę mógł budować dopiero za 4 tury, jak zdobędę to pole. Dobra, więc zbudujmy sobie na przykład szybki warsztat, plus 2 do produkcji. Plac rządowy. Gdzieś tu, plac rządowy, to... Jest takie sobie miejsce, bo tu bym farmy wolał zbudować chyba. Tylko czy mogę, to są wzgórza, więc na wzgórzach chyba farmy nie zrobię. Żeby tutaj, wiecie, bonus był. Farm. Zróbmy sobie w tym momencie szybko warsztat. Musimy zwiększyć produkcję. A tutaj biblioteka, zwiększamy biblioteką nasz przyrost nauki, naturę. W ogóle jak stoimy z nauką, jeżeli chodzi... Tylko dwóch nieznanych graczy mi wyprzedza, a tak to ja jestem... Przed innymi Rosja mnie ciekawi. 22 tylko ma. Więc mamy już o no 50% więcej od Rosji mamy nauki. Więc mnie to bardzo cieszy, dlatego że po prostu będę mógł niedługo Rosję zaatakować. Tym bardziej, że jak widzicie, ona mi po prostu chce chyba nawrócić budę. A to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Gdzie są w ogóle ci... A, tutaj. Produkcja żelazo, super. Mam przyspieszoną jedną ideę. Wami mogę podejść... Gdzie wami mogę podejść? Tu w sumie mógłbym ryż zrobić i tutaj zrobić też farmę. Tylko, że tego mam. Tu mam jedno budowanie jeszcze tylko. Chodź tutaj. A nie, wyjdziecie tam. Nie no, chodź tutaj, zrobisz tutaj kopalnię, a wy pójdziecie do Szegedu. I tam coś rozwiniecie. Jakiś wulkan wybuchł, ale nie u mnie, więc mnie to nie interesuje. Mój jak na razie jest spokojny. O dziwo. Też prawdopodobnie... Ej, 660 do prawosław... Ej, on mnie nawróci zaraz tutaj. Okej, okay. Najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, inżynieria wojskowa zrobiona. Czy mam jakąś saletrę? Rosja ma saletrę, ale chyba jej nie wydobyła jeszcze. Ta, Wilno ma saletrę, tylko że musiałoby zdobyć to jedno pole. Mam nadzieję, że zdobędzie. Tu nie ma, tu nie ma. Tutaj... O kurde, przy Japonii. Szkoda, że tutaj nie zrobiłem. Tu było fajne miasto też. Okej, okay, mam sal... Oj, dobra, ej, mam dwa saletry. Nawet blisko siebie. Raz, dwa, trzy pola, więc od Szeged będzie mógł je złapać, tylko że Szeged musi się rozwinąć. Ale to pole saletry byłoby bardzo fajne. Więc w tym momencie, jako że mam dużo saletry, to proch szczelnicy jakbym miał, to bym mógł naprawdę zdziesiątkować armię Rosji, jakby jeszcze bombardę zrobił. Przyspieszono też bankowość, kurde. Obłoka żelaza. Ty, to by był dobry cud. W pomieniu 6 tych. A jak gdzie go trzeba wybudować? Można wyłącznie pustyni. Pustynia ze wzgórzami.
tutaj by było dobre miejsce, wtedy było raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To miasto by dostało, raz, dwa, trzy, to by miasto dostało, to też na pewno, to też by nas dostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu by brakło, ale tu by było 16 religii na turę. Zróbmy sobie to i zobaczymy, może zrobimy ten cud. Zobaczymy, jak długo się będzie budował. A tutaj idea, jeżeli chodzi o ideę. Jeżeli chodzi o ideę, to ja bym z chęcią... Ej, to jest fajne. To jest bardzo fajne. Ale też bym chciał emisariuszy. 5 tur tutaj. Albo iść już w służbę. O! Tu bym miał nową teokrację albo... teokracja? Chodźmy na teokrację na razie. Zobaczymy, potem najwyżej może zmienimy. Okej, okay, a jeżeli... W ogóle czemu muzyka się włączyła z gry? Halo, muzyko? Nie wiem, mniejsza o to. Zróbmy sobie uniwersytet. Tutaj rozwinęliśmy, więc teraz byśmy mogli na przykład zrobić tu farmę. Tu była fajna farma, ale tu też bym chciał coś zbudował. Zróbmy sobie tu i tu farmę. Za ile to pole będziemy mieli? Za 6 tur. O, kurde, jakbyśmy tu zrobili farmę, to wtedy te dwie farmy by miały jeszcze dodatkowe bonusy. Więc wiecie co, rozwijmy na razie te pola i najwyżej jakbyśmy chcieli budować jakieś cuda, to po prostu je zniszczymy i tyle, wykorzystamy w inny sposób. No a tutaj chciałem zbudować produkcję przemysłową, więc... więc rozwalmy ten las. A tu chyba nic. Dobra, i mamy 21 minut, więc... No powiem wam, że tak. Dużo się nie działo, ale coś tam się dzieje i chyba w następnym odcinku zaczniemy mocno, ponieważ ten atak apostołów, każdy z ulepszeniem jakimś dobrym, trochę mnie niepokoi, dlatego też zrobimy jedną bardzo fajną rzecz, ale to na początku kolejnego odcinka, a teraz się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Na razie, pa, see ya!